Siemanko w kolejnym z odcinków. Trochę dzisiaj zimno, trochę dzisiaj mokro. Na szczęście przestało już padać. Taką pogodę najbardziej lubię, bo leśniczym się do lasu nie chce chodzić. Widzę, że już brat z ubrania wyskoczył i na rozpierdzielał. Buty wyskoczył, zostawił tu, zamiast tam, gdzie położyłem. Ja moje potrafię na boku położyć, a ten skurwysyn normalnie sywi malaria. Tu drugi braciak też wyskoczył z butów, zostawił. Karmę dla psa też, kurde, nie potrafię na miejsce odłożyć. A potem psy w garażu. Dobra. Jak widzicie, mój pit jest super umyty. Czyli wcale. No ale tym się nie będziemy przejmować. Jest to pit przystosowany do enduro. Bardziej pod tor. Ale już mam modyfikację pod enduro. I co? I tyle w temacie. Tylny amortyzator przestał pocić się. Pewnie się już wylał całkowicie. Ale też się nim nie przejmuję. Zrąbię się całkowicie. Będziemy się wtedy dopiero coś z nim kombinować. Ewentualnie się wymieni na jakiś nowy, żeby było miejsce na akumulator. To ewentualnie sobie akumulator do niego wsadzę, do tego pita i przerobię go chyba na zawody cross country, taki pit bike. Taki pit bike do zapieprzania po enduro. Bo na chwilę obecną jest tak bardziej na tor, co powoduje tym, że ciężko się mi na enduro jeździ, o tak powiem, że fajnie wszystko chodzi, jak się zapierdziela, ale jak chce się wolniej jeździć, to się nie da, bo jest za słaby dół. Tak wam powiem, no. Trzeba będzie wyrąbać jakąś lepszą świecę oryginalną, trzeba będzie walnąć ze dwa razy większą cewkę zapłonową. O wiele większe, ogólnie tak jak jest standardowo w RC-ku, magneto, porting wszystkich kanałów, żeby to wszystko ładnie chodziło. I będzie bestia, będzie szedł w błocie jak talala. Wolę, żeby mieć ze dwa konie mniej mocy, ale żeby ten pit utrzymywał tą moc cały czas. Ogólnie, no, czyli jak się rozpędzi, wejdzie się w bandę, żeby szedł jak przecinak, a nie żeby go przymulało, o tak wam powiem. Bo na filmiku tamtym, co tak darłem przez te błota, to było nawet słychać, że ciężko jest mu utrzymywać obroty, o tak wam powiem. Jest ciężej, to od razu zbija z obrotów, a RC ma mniej mocy, czuć ewidentnie, że ma mniej mocy. Miał ogólnie, ten co ja jeździłem, miał o wiele mniej mocy, ale za to utrzymywał tą moc. Jak weszłem, po prostu wbiłem się w jakieś błoto albo w coś, to zanim on mi zeszedł z obrotów, po prostu nie zeszedł mi nagle z obrotów, tylko po prostu powoli zwalniał, tak jakby, nie, powoli obroty się zbijały, bo właśnie przez to magneto większe. Ogólnie lepiej mi się jeździło na tym większym magnecie niż na mniejszym. Na mniejszym oczywiście lepiej ten pit się wkręcał na obroty, wszystko fajnie, o, jesteś kurde, większy zakres obrotów, nawet miał deczko. Szybciej wchodził, szybciej schodził z tych obrotów, no ale na tym zalety się kończyły. Na enduro mogę wam powiedzieć, że o wiele, wiele gorzej mi się jeździło na tym outer rotor kicie niż na standardowym, ale kto jak woli, no niektórzy wolą mieć tam za dwa konie więcej mocy. Nie no, magneto może tyle nie da. Magneto daje tylko i wyłącznie to, że pit lepiej się wkręca i lepiej schodzi z obrotów. Do mocy tam nie ma za bardzo dużego przełożenia. Do mocy nie ma przełożenia, to tylko jest takie złudzenie optyczne. Mocy nie zwiększa, ale zarazem łatwiej, po prostu pomaga motorowi się, pitowi się rozkręcać łatwiej i tyle. Więc no, jakby tam ktoś mówił, że moc daje outer rotorki, to tam się z tym nie zgodzę. Tyle z pitem, zaraz będziemy go tankować, bo 2 litry miałem paliwa w baku. Miałem 2 litry i już trochę takich spokojnych wypadów oblatałem na tym picie. Nie wiem ile jest teraz. Coś mi się daje, że jeszcze pojeżdżę długo. Nie, naprawdę, no, na airboxie jeszcze jest tak jakby lekko przydławiony. Przez co ogólnie też skręciłem mu troszeczkę paliwa na airboxie i chodzi wszystko idealnie. Nawet mniej pali niż na gąbkowym.
paliwa, a wcale tak wam powiem, że dużej różnicy nie ma, żeby coś tam spadło z mocy ani nic. Idzie jak przecinak w błocie i wyrywa na koło 1, 2, 3, 4 bez problemu. No na czwórce tam trzeba odpowiednią prędkością jechać i dopiero przykręci manetę, bo inaczej nie poderwie. Ale na czwórce też podrywa, tylko trzeba mieć oczywiście przyczepność dobrą, bo lekko wilgotny asfalt i koło się ślizga po prostu. Pewnie teraz widzicie na ekranie, zaraz zobaczycie na ekranie, jak to idzie na jak to idzie na mokrym asfalcie. Dobra, tutaj jeden braciak już pojeździł sobie. Wtedy jeszcze lało, no ale widocznie mu to nie przeszkadzało. Opona kurde już zjechana. Jeszcze bieżnika jest niby dla kogoś, no ale to już jest praktycznie łysa opona. Tak wam powiem, że to już opona jest łysa. I będzie do wymiany na te 3 sety KTM-y. Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie kupił. Do markowego crossa, żeby się wrócić, to naprawdę musielibyście mnie ostro przekonywać, żebym kupił z powrotem taki sprzęt i musiałbym chyba dużo w pracy zarabiać pieniędzy, żeby ten sprzęt utrzymać. To nie na moją kieszeń niestety. No niby frajda jest lepsza z jazdy, fajnie się wyrywa na koło, leci, o wiele łatwiej się jeździ tym motorem niż pitem w enduro. Tak wam powiem, że naprawdę jest o wiele łatwiej jeździć, chociaż w niektórych przypadkach możesz się wywalić przez to, że nie dostaniesz nogą do ziemi. O, tak wam powiem, że dużo może być taki wywrotek, że możecie nogami nie dostać. No i przez to leżycie. Ale na ogół to się łatwiej jedzie takim motorem, bo ogólnie crossem, bo pod ostrzejsze podjazdy i to wszystko tak nie wyrywa na koło jak pita. I tak samo jak zjeżdżacie z podjazdów jakichś ostrych, tak samo nie przewali was przez kierownicę, jak widzieliście po ostatnim z filmików. Troszeczkę najechał sobie na wystający kawałek drzewa, no i niestety przeleciał przez kierownicę. No, ale poza tym jest, no, nie ma dużej różnicy. Ogólnie tylko tyle, że takiego markowego, no, trzeba mieć pieniądze, bo to nie jest, no, nie jest tani sport, no, nie ukrywajmy. Żeby taki motor utrzymać, paliwo, oleje, filtry, wszystko trzeba myć na bieżąco, serwisować. Trzeba jakieś tam już podstawowe, ogólnie podstawowe jakieś tam zdolności mechaniczne trzeba pojąć, bo inaczej w serwisach, jakbyście serwisowali te motory jeszcze w jakichś serwisach, to już jest taki drogi sport, że nie na każdą kieszeń Polaka, tak wam powiem. No a pita, to ogólnie silniki są tanie, części są tanie, coś się zepsuje, to najlepiej jest, no nie ukrywajmy, no zrobiłem kanał, żeby wam pomagać, na chwilę obecną no nie mam takich zbyt warunków, żeby wam pokazywać to wszystko, ale zrobiony jest kanał ogólnie, żeby wam pomagać i żebyście zaczęli robić sami przy tych motorach, chociaż ostatnio jest mało napraw z pita, no nie ukrywajmy, ale żebyście się ogólnie nauczyli sami robić przy tych motorach i zobaczyli, że to nie jest takie trudne, tylko trzeba ogólnie coś tam pomyśleć, o tak wam powiem. Tyle. Tak samo motory są właśnie, te pity są niezbyt skomplikowane, części są łatwo dostępne. I co, jak coś nie wiecie albo coś, zawsze możecie wbijać na grupę na Facebooku i się pytać. Oczywiście nie takie znowu bez sensu pytania, ale bo czasem warto się spytać i naprawdę jest już nas bardzo dużo, ponad 6000, nie wiem ile na chwilę obecną, ponad 6000 na pewno jest osób na grupie, więc myślę, że do końca roku jeszcze trochę przybędzie i grupa się będzie cały czas rozrastać. No i oczywiście jeszcze zrobimy reklamę taką, no, że zrzeszamy tam grupę ludzi, którzy mają pita i którzy nie mają pita, bo są też ludzie dołączeni do grupy, co nie posiadają żadnego pita, mają rower, skuter, hulajnogę. No ale chcą się co nieco o tych motorkach dowiedzieć, czy się opłaca kupić, gdzie za takim pitem patrzeć, ewentualnie kupić jakiegoś używanego. Dlatego dołączają do nas, do naszej społeczności i myślę, że nie wychodzą na tym źle. No, jak niektórzy z was zauważyli pewnie, domontowałem sobie chlapacz jak w RC-ku z tyłu.
naprawdę, kurde, zbiera to tyle błota, że na enduro mi się wydaje, że to jest podstawa, bo ten ogon jest troszeczkę za krótki w picie. Ogólnie w takim markowym krosie jak tutaj jest, tak samo jest krótki, tylko że jest jedna i wyłącznie różnica w oponach, o przerwy tutaj między kostkami, i po prostu to błoto bardziej wylatuje niżej, nie wyrzuca je tak w powietrze jak w picie. W picie strasznie wybiera te błoto po prostu. Małe są kółka, czasami są naprawdę w oponach małe rozstawy między tymi kostkami i potrafi ta opona zabrać to błoto i wywala wam na plecy, na głowę. Więc taka dostawka. Ogólnie już nieraz postawiłem na tym i jeszcze nie udało mi się tego złamać. Ale ogólnie dzięki temu właśnie dużo błota zostaje wyłapane i nie chlapie wam w plecach. Taki mały bajer, można to kupić w niedużych pieniądzach. To akurat co ja tutaj mam, to jest z Polish Sporta? Nie pamiętam już nawet, nie chcę się zawalone. Nie, Acerbis, z Acerbisa mam ten ogon, ale tam jak są odcinki z RCK, jak dodatki robiłem, to tam chyba za 35 zł kupiłem taki ogon w troszeczkę innym kształcie, ale naprawdę możecie to światełko zdemontować, co tam jest przy nim, i wcisnąć go tak ładnie. Ja to po prostu przy tym, co teraz mam ogonie, nie przerabiałem nic, dosłownie nic, włożyłem go po prostu tu i jak mam standardową śrubę, dałem troszeczkę dłuższą śrubę z większą podkładką, dokręciłem to wszystko i nie potrzebuję ogólnie żadnych wiercenia ani przeróbek. Tak po prostu podłożyłem, dokręciłem i się wszystko trzyma bardzo dobrze. Ach, się rozgadałem. Mi się wydaje, że to będzie chyba jeden odcinek z gadania. Z takiego pitolenia mojego, a drugi odcinek będzie z jazdy. Dobra, chyba że się uda to wszystko w jednym takim dłuższym odcinku zrobić. Co ja tutaj próbowałem zrobić w najbliższym czasie, bo na razie ulep stoi, czeka na dawce części. Ogólnie na części, co zamówiłem na internecie, więc chwileczkę się prace odłożyły na bok. Jak przyjdą części, będziemy maścić dalej. Próbowałem zrobić hamulec na tylne koło do mojego, załatwiłem sobie taką pompkę od skutera na drugą stronę, od składa 110 też można coś takiego załatwić, tylko że problem jest z przewodem. Przewód mam ogólnie, ten jest tak jak, ogólnie jest o wiele za długi ten przewód, co mam, bo to jest ze skutera na tylne koło, jest strasznie długi ten przewód, za długi, nie ukrywajmy, a przewód, ten co idzie naprzód, jest znowu za krótki. Kurde, by ktoś miał taki jakiś średni przewód, pasuje mi, żeby przewód mi po prostu był na, kurde, nie mam metra. Jakby ktoś miał taki przewód od pompki, żeby bezproblemowo dostał mi tak jakby do sprzęgła, taki wielki, ale cienki jakiś, cieńszy, i miał na zbyciu niepotrzebny, chciałby się go pozbyć, to chętnie przygarnę, bo próbuję taki projekt mały zrobić dla was, taki mały projekt dla was zrobić i potrzebuję to na testa, tylko i wyłącznie na test, więc nie chcę za bardzo kupywać przewodu i kombinować, bo nie mam na to pieniędzy. A jakby ktoś miał czasem taki przewód i chciał się go pozbyć, możecie do mnie pisać na Facebooku. Tyle. Może z jakiegoś dużego markowego crossa. Coś mi się wydaje, że z takiego markowego crossa taki przewód by może pasował. Tak, tak, mi się wydaje, że może być około 100 coś z takiego crossa markowego. Z takiego markowego crossa może by podeszedł przewód tutaj. Starczył. No, to ja chętnie bym taki przewód przytulił do testów. Tak. No, to ja się zaraz zatankuję i jadę się przejechać, potrenować jazdę na kole, bo oczywiście się uczę, bo za bezpiecznie jeżdżę, jak to można określić, no jeżdżę za bezpiecznie, no i pasowałoby wreszcie się nauczyć na tym jednym kole troszeczkę pojeździć. Przyda mi się do zawodów cross country i ogólnie do podjazdów, bo czasami jak wyrywa na koło, człowiek panikuje, zaczyna tymi nogami machać, no i się przez to nie wyjeżdża.
chociaż ostatnio mi po takich, no już jest, to będzie mój chyba teraz dzisiaj trzeci trening, tak, to będzie trzeci trening, czyli gdzieś tak około godziny łącznie, o, tak wam powiem, że około godziny łącznie już trenuję jazdę na kole, tak, ale z długimi przerwami, bo tylko w weekendy mogę co nieco się tam przejechać, przez chwileczkę przynajmniej. Dobra, lejemy paliwo do baku, bo pasuje, kurde, ostro zalać paliwo. Żeby dzisiaj pojeździć, kurde, na dzisiaj to paliwka troszeczkę pasuje wlać. Te pity palą tyle, że normalnie. Uwaga. O kurde. O, starczy. Dobra, na dzisiaj starczy paliwa. No, szkoda, bo wyparuję więcej niż wyjeżdżę. Dobra, tak ze 3 kropelki wpadło, czyli starczy. Dobra, na cały dzień mam nadzieję, że powinienem sobie pojeździć. No, braciak to tutaj oczywiście po 20 se kupuje na weekend. Widać, że już połowy nie ma, czyli wczoraj wyjeździł, dzisiaj doleje resztę. No i w weekend wypali 20 litrów. A ja, widzieliście, wlałem ze 4 kropelki i powinno mi starczyć na dzisiaj, na przynajmniej na jeden dzień. No. Dobra, koniec tego pierdzielenia. Widzimy się w następnym odcinku. Zjazdy! 3, 2,